W tym wydaniu serii Kryminalne opowieści Polska na kanale YouTube Podejrzani przybliżymy, skąd wzięły się gangsterskie pseudonimy, takie jak Pershing, Słowik, Dziad, Krakowiak czy Oczko. Zanim zaczniemy, zachęcamy Was do zasubskrybowania naszego kanału i kliknięcia ikony dzwonka, abyście zawsze byli na bieżąco z najnowszymi wiadomościami kryminalnymi. Na gorąco informujemy o nich na naszym nowym portalu podejrzani.pl i dyskutujemy na naszym Discordzie oraz Instagramie i TikToku Kryminalne opowieści, do których linki znajdziecie w opisie tego odcinka. Gangsterskie pseudonimy mają różne źródła. Jedne wzięły się od imion lub nazwisk. Tak było w przypadku Nikodema S., pseudonim Nikoś, i Daniela Z., pseudonim Zachar z Trójmiasta, Janusza P., pseudonim Parasol, i Wojciecha K., pseudonim Kiełbasa z Grupy Pruszkowskiej, Pawła M., pseudonim Misiek z kibolskiego gangu Wisła Sharks, czy braci Z. z pseudokibicowskiej grupy Braci Zielonych. Inne nawiązują do wyglądu, jak świadka koronnego do sprawy mafii pruszkowskiej Jarosława S., pseudonim Masa, jego dawnego ochroniarza Grzegorza Eł, pseudonim Mięso lub Mięśniak, całej plejady Grubych, Ireneusza J., pseudonim Gruby Irek z łódzkiej Ośmiornicy, Jana M., pseudonim Gruby Janek z gangu Carringtona, czy króla hazardu Marka M., pseudonim Gruby Marek. W końcu był też Jarosław M., pseudonim Chińczyk związany z Pruszkowem i zatrzymany w tym roku do sprawy zabójstwa z końca lat 90. Ryszard M., pseudonim Azja, brat wspomnianego już Carringtona. Kolejna grupa pseudonimów pochodzi od miejscowości, z której dany gangster pochodził lub w niej działał. Mowa m.in. o Mirosławie D., pseudonim Misiek z Nadarzyna, czy zatrzymanym ostatnio skazanym nieprawomocnie na dożywotnie pozbawienie wolności za dwa zabójstwa, do których doszło w 2000 roku w Nowym Dworze Mazowieckim, Marku N., pseudonim Marek z Marek. Najciekawsze są jednak pseudonimy, za którymi kryją się wydarzenia z życia gangsterów. Tak zrodził się m.in. Pershing, Słowik, Dziad, Krakowiak czy Oczko. Konrad B., pseudonim Karo Wellaki. Konrad B. to blisko związany niegdyś z Grupą Pruszkowską i Grupą Szczecińską były cinkciarz, specjalista od wajchy i hazardu. Jego pseudonim Karo pojawił się w serii książek Jarosława S., pseudonim Masa, i dziennikarza Artura Górskiego Masa o polskiej mafii, i nawiązuje do jego pasji do hazardu. Podobnie Laki wskazuje na jego szczęście w grach hazardowych. Piotr D., pseudonim Durszlak. Pod koniec 1998 roku Marian K., pseudonim Maniek lub Stary Klepak, uchodzący za jednego z szefów gangu wołomińskiego, miał publicznie spoliczkować Karola S., pseudonim Karol. Nie spodziewał się, że Karol namówi kilka osób do buntu, a do tego już od jesieni będzie dogadywał warunki współpracy z polskim gangsterem rezydującym w Wiedniu, Jeremiaszem B., pseudonim Baranina. Już 14 grudnia 1998 roku, około godziny 20:30, pod samochodem Starego Klepaka, stojącym na parkingu hipermarketu Jean przy ulicy Jubilerskiej w Warszawie, po uruchomieniu silnika wybuchła bomba. Marianowi K. nic się nie stało, ale ranny został jego ochroniarz i kierowca Piotr L. Podobno zamachu zaczął obawiać się też Ludwik A., pseudonim Lutek. Wezwał policję, aby funkcjonariusze sprawdzili, czy jemu nikt również nie podłożył ładunku wybuchowego. Od tej chwili stało się jasne, że między grupą wołomińską a gangiem Karola rozpoczyna się prawdziwa wojna. Na efekty nie trzeba było długo czekać. W styczniu 1999 roku Piotr W., pseudonim Kajtek, zaufany człowiek i kierowca Starego Klepaka, złodziej samochodów, zorganizował w Aninie spotkanie z Krzysztofem K., pseudonim Baniak, związanym z grupą markowską. Mieli ustalić, jak ukrócić działania Karola. Wtedy na skrzyżowanie ulic Trawiastej i Czwartej Poprzecznej podjechał samochód. Otworzyły się szyby i padły strzały ze strzelb i karabinów. Baniak zginął na miejscu. Kajtkowi udało się uciec. Niejaki Piotr D., pseudonim Garnek, ledwo uszedł z życiem. Został trafiony aż 17 razy. Po tej strzelaninie zyskał nowy pseudonim – Durszlak. Aleksander J., pseudonim Pasza. Aleksander J. to nieżyjący już mafijny zabójca odpowiadający m.in. za egzekucję Ireneusza J., pseudonim Gruby Irek, jednego z liderów łódzkiej Ośmiornicy, do której doszło w 1997 roku w Zgierzu.
Pasza wykonywał też zlecenia dla przemytniczego gangu Carringtona z okolic Zgorzelca na Dolnym Śląsku. Killer pochodził z Ukrainy i uchodził za weterana wojny afgańskiej, choć w praktyce było to mało prawdopodobne. Był na to za młody. Faktycznie mógł jednak posiadać doświadczenie wojskowe. Zdrobnienie od imienia Aleksander, a właściwie Aleksandr, w językach takich jak rosyjski czy ukraiński to Sasza. Ktoś najpewniej przekręcił to zdrobnienie na Pasza, wywodzące się od innego imienia Paweł. Tak Aleksander J. stał się Paszą, a niektóre źródła medialne wciąż wskazują go jako Pawła J., pseudonim Pasza. Andrzej K., pseudonim Pershing. Na temat pseudonimu Pershing krąży wiele historii. Najpopularniejsza to ta, wedle której Andrzej K., boss grupy ożarowskiej, miał zakupić ręczną wyrzutnię rakiet przeciwko domniemanym liderom konkurencyjnego gangu ząbkowsko-praskiego, braciom Henrykowi N., pseudonim Dziad, i Wiesławowi N., pseudonim Wariat. Sam Henryk N. pisał w swojej książce Świat według Dziada, że najprawdopodobniej to wtedy Pershing został Pershingiem. Tymczasem zdaniem Konrada B., pseudonim Lucky, geneza tego pseudonimu była inna. Andrzeja K. Pershingiem miał nazwać przywoływany już Marek M., pseudonim Gruby Marek, PRL-owski król hazardu, mówiąc, że ten biega między nielegalnymi kasynami jak Pershing. W obu wersjach, i tej Dziada, i Lakiego, pseudonim Pershing nawiązywał do amerykańskiego taktycznego pocisku balistycznego krótkiego zasięgu MGM-31A Pershing 1. Marek M., pseudonim Oczko. Marek M., pseudonim Oczko, to przywódca najniebezpieczniejszego gangu w Szczecinie lat 90. Był ściśle związany z grupą pruszkowską. Jego czas skończył się, gdy na współpracę z prokuraturą zdecydował się jeden z wysoko postawionych członków gangu, Rafał H., pseudonim Czarny. Mimo, że w polskim prawie nie istniała jeszcze wtedy instytucja świadka koronnego czy małego świadka koronnego. Pseudonim Oczko wziął się od uszkodzenia oka, jakiego niegdyś doznał Marek M. Wersji okoliczności tego zdarzenia krąży w środowisku kilka. Pierwsza zakłada, że doszło do tego podczas bójki. Druga, że podczas więziennej awantury. Trzecia, najmniej powszechna i najbardziej wątpliwa, za którą mogą stać wrogowie Marka M., że sam uszkodził sobie oko, wpadając w krzaki pod wpływem alkoholu. Zdzisław N., pseudonim Matejko. Zdzisław N. pochodził z Krakowa. Miał wykształcenie artystyczne. Początkowo chciał handlować dziełami sztuki, jednak ostatecznie zaczął podrabiać dolary. Ponoć na wysoką jakość jego fałszywek zwrócili uwagę nawet agenci amerykańskiego FBI. Henryk N., pseudonim Dziad. Henryk N. był domniemanym szefem gangu ząbkowsko-praskiego razem ze swoim bratem Wiesławem N., pseudonim Wariat. Początkowo Henryka nazywano Garbusem, gdyż na warszawskim bazarze Różyckiego sprzedawał pyzy. Z czasem, gdy miał już nieco więcej pieniędzy, rzucał ponoć drobne żebrzącym na targowisku, mówiąc: masz dla Dziada. Tak zrodził się pseudonim, pod którym poznała go cała Polska. Janusz T., pseudonim Krakowiak. Krakowiak był przywódcą brutalnego gangu działającego na Śląsku. Jego grupa miała na koncie wiele zabójstw. Swój pseudonim Janusz T. zawdzięczał po pierwsze temu, że urodził się w Krakowie. Jednak bardziej za przezwiskiem Krakowiak stały charakterystyczne ruchy, gdy kopał swoje ofiary. Wyglądał wtedy, jakby tańczył krakowiaka. Andrzej Z., pseudonim Słowik. Pseudonim Słowik, należący do Andrzeja Z., jednego z bossów grupy pruszkowskiej, sięga lat 70. i 80., gdy był jeszcze drobnym przestępcą dokonującym m.in. włamań oraz kradzieży w ówczesnym Stargardzie Szczecińskim, skąd pochodził. Pewnego razu miał włamać się do sklepu spożywczego o nazwie Słowik, gdzie przed milicją ukrył się w beczce na kiszonki. To wszystko na dzisiaj. Jakie jeszcze gangsterskie pseudonimy budzą waszą ciekawość i chcielibyście poznać kulisy ich powstania? Jeśli zainteresował was ten odcinek serii Kryminalne opowieści Polska o pseudonimach polskich gangsterów, zachęcamy do oglądania kolejnych wydań tego cyklu. Możecie też zostawić pod tym materiałem łapkę w górę i podzielić się swoimi opiniami w komentarzach poniżej. Zapraszamy także do zasubskrybowania kanałów Podejrzani, Kryminalne Opowieści Świat oraz Kryminalne Opowieści Historia i kliknięcia ikony dzwonka, aby nie przegapić żadnych nowych materiałów.
O gangsterskich pseudonimach można także posłuchać w formie podcastu Kryminalne Opowieści na platformach Spotify, Apple Podcast oraz MPGo. Do zobaczenia wkrótce. Czytał Maciej Marcinkowski.